dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przemysław Kostrzewski, firma BASF. Znajdujemy się w sadzie produkcyjnym w Zdanowie koło Sandomierza. Kwatera z odmianą Gala. Szanowni Państwo, jesteśmy na końcowym etapie prowadzenia sadu, a przed właściwie najważniejszym, najbardziej oczekiwanym momentem w całym okresie wegetacyjnym, a mianowicie przed zbiorami. Jak Państwo wiecie, w ofercie firmy BASF mamy produkt, który jest obecnie niekwestionowanym liderem segmentu chorób przechowalniczych. Produkt Belis. Produkt, który oparty jest o dwie substancje czynne, piraklostrobinę, boskalid. Stosujemy go w dawce 0,8 kg na hektar. Jednak nie ten produkt chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić i polecić. Chciałbym przekazać informację o produkcie, który zaczęliśmy sprzedawać na polskim rynku w zeszłym roku. Jest to produkt Skala, oparty o dobrze sprawdzoną, wysokoskuteczną substancję pirymetanil. Produkt Skala jest zarejestrowany do ochrony sadów jabłoniowych przed dwoma chorobami. Przed parchem jabłoni i przed gorzką zgnilizną owoców. Skala jest produktem, który będzie skutecznie chronił Państwa plantację przed jedną z najgroźniejszych chorób przechowalniczych, czyli gorzką zgnilizną owoców. Gorzką zgnilizną gruszy, gorzką zgnilizną jabłoni. Skalę badamy pod kątem wykorzystania przeciwko chorobom przechowalniczym od przeszło 4 lat. W kilku powtórzeniach, w kolejnych latach wykazuje bardzo wysoką skuteczność, którą warto byłoby wykorzystać, myślę, również w ochronie i w programach w Państwa sadach. Skala, jak wspomniałem, zawiera pirymetanil. Jest to substancja o działaniu kontaktowym i wgłębnym, przede wszystkim wgłębnym, co daje nam między innymi zabezpieczenie przed zmywaniem produktu. Produkt jest odporny na zmywanie właśnie dzięki temu, że przede wszystkim wchodzi w roślinę translaminarnie i tam ją chroni. Drugi element pirymetanilu jako substancji bardzo cennej w produkcie Skala jest możliwość stosowania już w niższych temperaturach, chociaż w tym momencie oczywiście sezonu nie jest to najważniejsza cecha. Jednak pamiętajmy, że zmienność pogody i wahania temperatury również w tym okresie letnim obecnie, w którym jesteśmy, też się dzieją. Więc możemy skalę stosować już w temperaturze od 5 stopni, ale żeby też pamiętać o kwestii maksymalnej temperatury, w której powinniśmy stosować skalę, czyli do 20 stopni Celsjusza. Szanowni Państwo, jak podejść do ochrony przedzbiorczej? Na pewno trzeba uwzględnić kwestię wieku sadu, odmiany, czy podatność odmian jest duża na gorzką zgniliznę, czy średnia, czy niska. Do odmian w kwaterze, w której się znajdujemy, które są wrażliwymi odmianami na gorzką zgniliznę, należy Gala. Oprócz Gali mogę wymienić jeszcze Golden Delicious, Ligol, czy też Champion. Te odmiany wymagają trochę większej uwagi, jeśli chodzi o tą chorobę. Patrząc, jak podejść do ochrony, poleciłbym Państwu technologię jednozabiegową w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z mniejszą presją chorób bądź z mniejszym źródłem infekcyjnym gorzkiej zgnilizny lub dwuzabiegową, w tej sytuacji bardziej wymagającej i przy odmianach właśnie takich, które wymagają odrobinę więcej. Patrząc, jak to moglibyśmy zrobić, polecielibyśmy Państwu dwa zabiegi. Pierwszy 21 dni przed zbiorem produktem Belis, drugi zabieg 7 dni produktem Skala. W sytuacji, kiedy część z Państwa produkuje owoce na eksport do niektórych sieci handlowych, które wymagają ograniczoną liczbę pozostałości, zaleciłbym zastosować jednoskładnikowy produkt Skala, czy to właśnie w zabiegach między 14, pierwszy zabieg i 7 dni, drugi zabieg, czy też 7 dni przed zbiorem
w technologii jednozabiegowej ochrony przed gorzką zgnilistą. Mówiąc o fungicydzie Scala, warto również wspomnieć, iż jest to fungicyd zarejestrowany jeszcze w innych uprawach sadowniczych, ogrodniczych, przede wszystkim uprawach owoców miękkich. Wiem, że część z Państwa w swoich gospodarstwach sadowniczych posiadacie obok jabłoni również owoce miękkie, na przykład malinę czy też porzeczkę. Warto wspomnieć, że korzystając z tego produktu, a czasami zostaje coś z zabiegów, również można zrobić ochronę maliny przeciwko szarej pleśni, gdzie pyrimetanil również wykazuje doskonałą skuteczność. Dziękuję i zapraszam do kontaktu z nami. Zapraszam do zainteresowania się nowym rozwiązaniem, jakim jest fungicyd Scala. Dziękuję bardzo. BASF. We create chemistry.